Witam wszystkich bardzo serdecznie, Marek Wysowski, Planszolandia, co nieco o grach planszowych. Po długiej przerwie, prawie 3-miesięcznej, witam Was wszystkich serdecznie, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku, zdrowia, 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 wszystko inne, jak uda się zorganizować, dużo rozgranych partii, dużo wygranych partii i żebyście znaleźli w końcu tą grę, tą ulubioną grę na całe życie. To po pierwsze. Drugie, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy przez ten okres mojej małej aktywności zaglądali na stronę, wysłali maile, zostawiali swoje wpisy pozytywne na stronie. Ogromne, wielkie dziękuję. Po tej przerwie chciałbym Wam zaprezentować grę, która miała swoją premierę na ostatnich Essen. Jest to wielki powrót Friedmana Friesa. Przedstawił on na ostatnim Essen grę Wysokie napięcie. Oj, przepraszam, to nie ta gra. Wysokie napięcie. Faktory Manager. I tą grą chciałbym rozpocząć, tak jak obiecałem, cykliczne spotkania z grami planszowymi na Planszolandii. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Faktory Manager to podobnie jak Wysokie Napięcie, zresztą mam w tytule Wysokie Napięcie, gra ekonomiczna, umożliwia rozgrywkę od 2 do 5 graczy, w przeciwieństwie od Wysokiego Napięcia gra jest bardzo szybka. Rozgrywka dwuosobowa trwa jakieś 30 minut, 40 może, rozgrywka pięcioosobowa, no myślę, że godzinę 20, godzinę 30. Gra trwa 5 rund, także tutaj mamy duży, ogromny plus. Gra przeznaczona jest dla graczy od wieku 12 lat. Swobodnie mogą zasiąść do tej gry gracze o niższym wieku. Wydawcą tego egzemplarza jest firma Rogue Games, ale tutaj cenna uwaga, już wiemy, że ta gra pojawi się po polsku. Za wydanie tej gry będzie odpowiedzialna firma Lacerta. Także wydaje mi się, że warto poczekać na tą grę. Dostrzegamy tu pewne podobieństwa co do grafik. Tak podobnie jak Wysokie Napięcie, grafikę wykonał Maura Kaluski, ale przeciwieństwo do Wysokiego Napięcia, ta gra jest bardzo ładna, czytelna graficznie, także tu też wielki plus. Friedman Friess powraca do tematu przedsiębiorstw. W tym momencie nie zarządzamy dużymi przedsiębiorstwami, tylko wchodzimy bezpośrednio do wewnątrz tego przedsiębiorstwa. Gracze stają się menadżerami, zarządzają produkcją, zarządzają wszystkimi kosztami. Starają się te koszty optymalizować, żeby ponosić jak najmniejsze koszty i uzyskiwać jak największe dochody. Oczywiście elektro. Gracz, który zdobędzie tych dochodów jak najwięcej, po prostu wygrywa rywalizację. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam wszystkich serdecznie. Pokażę elementy rozgrywki i powiem kilka słów na temat Faktory Menadżera. Zapraszam. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w pudełku do Faktory Menadżera. Oczywiście wielkością przypomina Wysokie Napięcie. Zobaczcie, że kreska i kolor też w zasadzie sugeruje, że to by było Wysokie Napięcie. Jest nawiązanie na pudełku. No zobaczmy, co znajduje się w tym pudełku. Omówienie elementów zacznę przede wszystkim od żetonów. Tych żetonów jest bardzo dużo, bo jest ich 126. I tak naprawdę przede wszystkim pokażę te żetony po wierzchniej stronie. Później zajmę się tą właściwą stroną. Na początku powinniśmy posegregować te żetony. To będzie prościej, łatwiej i wygodniej. Przede wszystkim żetony mówią, że rozrywka dla 2, 3, 4, 5 graczy. Jeżeli gramy tylko w 3 graczy, pozostałe żetony powinny znaleźć się w pudełku. Jeżeli gramy w 5-osobowej partii, wszystkie żetony biorą udział w grze. Mamy także zestaw startowy, żetony, które oznaczone są literami A, B, C, D, E do E, czyli 5 dla 5 graczy. Tu jest akurat wartość C, czyli też 5 żetonów dla każdego gracza. Mamy także kilka żetonów z oznaczeniem X, to są maszyny i urządzenia dla naszego rynku urządzeń. Mamy także znaczniki określające wartość naszej energii, ceny energii, a także znaczniki kolejności. Każdy gracz posiada swój zestaw startowy. Mamy tu oczywiście 7 robotników, 2 robotników tymczasowych, 3 znaczniki oraz mamy 2 maszyny i 3 powierzchnie magazynowe. Kolejnym ważnym elementem oczywiście jest plansza fabryki. Tych plansz jest 5, każdy dostaje swoją planszę i teraz omówię podstawowe elementy planszy.
Każda plansza ma 10 podstawowych jakby pomieszczeń. To są elementy, które będziemy zarówno przechowywali, jak i produkowali. Na początku rozgrywki oczywiście zgodnie z pakietami startowymi, z rzeczami startowymi musimy odzwierciedlić stan faktyczny, czyli nasza wartość produkcyjna to jest 2. Potrzebujemy w tym wypadku 4 pracowników, czyli umieszczamy ich w kantynie. Wartość energii to jest oczywiście 4, nasze maszyny zażywają 4. No i w tym wypadku powierzchnia magazynowa zgodnie z symbolami mamy 3. Na górze mamy liczniki, które będą pokazywały nam przede wszystkim naszą produkcję. Nasze startowe żetony pokazują, że mamy wydolność produkcyjną 2. Jeżeli chodzi o powierzchnię magazynową, mamy 3. I sytuacja jest taka. Co wskazują nam te liczniki? Przede wszystkim pokazują, jaką mamy produkcję. Jeżeli będziemy mieli produkcję w wysokości 7 jednostek, a nasze magazyny będą mogły pomieścić 6, na końcu rundy będziemy uzyskiwali wynagrodzenie, czyli uzyskamy tylko i wyłącznie 60 elektro. Cyfry wskazują wynagrodzenie bezpośrednio za to, co produkujemy. Jeżeli się okaże, że nasza produkcja jest mniejsza, a magazynujemy więcej, uzyskujemy tylko i wyłącznie 40, czyli te wskaźniki najlepiej byłoby, żeby je optymalizować. Wtedy uzyskujemy kwotę, która znajduje się na wskaźniku, który jest nad tymi kostkami. Przejdziemy do kolejnego elementu naszej planszy, czyli do tak zwanej kantyny. Tutaj będą przebywali pracownicy, którzy będą wykonywali daną pracę i oni automatycznie to wskazuje, że ci pracownicy już pracują i biorą udział w jakichś procesach produkcyjnych. Oprócz tych 10 powierzchni w zakładzie mamy także dwie niewyremontowane, żeby one zaczęły funkcjonować, żebyśmy mogli umieścić na nich bezpośrednio dany element. Musimy zapłacić jednorazową opłatę 10 elektro i w tym momencie ta powierzchnia staje się powierzchnią użytkową. W prawym górnym rogu mamy dwie powierzchnie, które mogą nam pomóc optymalizować nasze koszty. Przede wszystkim znak pioruna. Tu możemy umieścić żeton, który będzie przede wszystkim ograniczał nasze koszty energii, a także zwiększał możliwość wykorzystania pracownika. To jest też optymalizator, powodujący w ten sposób, że zmniejszamy nasze koszty energii, a także zwiększamy wydolność produkcyjną. Po lewej stronie planszy jest komin. Komin pokazuje zużycie energii, jakie potrzebują nasze maszyny. Zaczynamy z czwórką. Na naszych maszynach startowych zużycie energii jest 4, więc te zużycie może się zmieniać, zwiększać, zmniejszać. To musimy za każdym razem regulować. Czyli tak na dobrą sprawę komin pokazuje nam, ile nasza fabryka zużywa energii. Podobnie jak w wysokim napięciu, walutą obowiązującą w grze jest elektro. Mamy 4 nominały: 1, 5, 10 i 50. Dodatkowym elementem gry są znaczniki, które nie mają limitu na gracza. One są ogólnie dostępne. To są znaczniki, za pomocą których możemy wyłączyć naszą produkcję. Redukujemy nasze liczniki, czyli nasz koszt energii zmniejsza się o 3. Potrzebujemy o 2 mniej pracowników, ale tym samym zmniejsza się nasza produkcja, czyli produkcja zmniejsza się o 3. Dodatkowo oczywiście mamy znacznik, który będzie wyznaczał nam aktualną cenę energii. Najwyższa pora powiedzieć kilka słów na temat naszego rynku urządzeń. Tak jak wcześniej mówiłem, te żetony jest dosyć sporo, trzeba je posegregować numerami. Dodatkowo musimy dodać oczywiście żetony X, zgodnie z tym, co wcześniej mówiłem. No i teraz oczywiście urządzenia są kładzione kolumnami, jeżeli chodzi o swój rodzaj, i kilka słów na temat oznaczeń, które znajdują się na tych żetonach. Zacznijmy od jakiegoś przykładu. Mamy tu przede wszystkim żeton, który informuje nas, że koszt tego żetonu jest 6 elektro. Moc produkcyjna tej maszyny to jest 2, dwie jednostki. Oczywiście potrzebuje trzech pracowników i energia to jest 1. Maszyny mogą działać samodzielnie, ale możemy także korzystać z robotów. Roboty w tym wypadku, patrzmy, zwiększają nam wartość produkcyjną, czyli 3 jednostki, ale automatycznie zwiększają nam wartość kosztową, czyli 2 jednostki. Mamy także maszyny, które oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, zwiększają wartość produkcyjną, ale nie potrzebują, zastępują ludzi, pracowników i też ponoszą ewentualnie koszt związany z energią. Niestety nasze roboty nie mogą działać samodzielnie. Jeżeli kupimy takie roboty, nie będą miały maszyny, która sąsiaduje z tym robotem, niestety one nie funkcjonują i nie bierzemy pod uwagę
tych parametrów, które znajdują się na tych żetonach. Oczywiście kolejna grupa żetonów, tu mamy magazyny. To przede wszystkim jest informacja laweta, pokazuje nam wartość magazynową, czyli w tym wypadku 3 i koszt 14. Dwie ostatnie kolumny to przede wszystkim żetony, które umożliwiają nam optymalizację naszych kosztów. Pierwsza grupa, czyli zmniejszająca koszty energii, czyli oczywiście przede wszystkim możemy też zmniejszyć zielone liczby pracowników uczestniczących w procesach produkcyjnych, a także zmniejszyć energię. Żeton drugi z grupy optymalizacyjnej to jest oczywiście zwiększa naszą produkcję i zmniejsza nasze koszty energii. Na górze znajduje się wykres ze znacznikiem, który będzie pokazywał nam koszt energii w zależności jaką wyzerosujemy bezpośrednio żeton w danej rundzie z wartością, czyli on automatycznie zwiększa naszą wartość o 2, czyli będzie obowiązywało nas taki koszt energii. Z 8 znaczników cen energii losujemy 3, odrzucamy i pozostałe 5, tak jak 5 rund, kładziemy w stos i kładziemy go bezpośrednio obok planszy. Podobny manewr wykonujemy z znacznikami urządzeń. W tym wypadku mamy 6 i usuwamy 3. Tak naprawdę 3 stawiamy w stos. Będziemy je musieli położyć przy naszym rynku urządzeń. Każdy z graczy otrzymuje 18 elektro na początku rozgrywki. Na początku rozgrywki oczywiście trzeba przygotować żetony naszej kolejności, żetony, które mają cyfry na końcu. Tutaj posłużę się instrukcją, mamy tabelkę przygotowaną ku temu. W zależności od liczby graczy przygotowujemy na początku żetony, wybieramy żetony z tymi numerami, losujemy wśród graczy, a dodatkowo układamy stos z numerów, które są wcześniej tutaj wyszczególnione i te żetony będą brały udział w rozgrywce. Jeżeli przygotowaliśmy wszystko, tak jak wcześniej mówiłem, nasze plansze, rynek urządzeń, to automatycznie możemy rozpocząć rozgrywkę. Przede wszystkim gra trwa 5 rund, a każda runda składa się na 5 faz. Pierwszą fazą rozgrywki jest przede wszystkim licytacja. Na początku gry gracze dostają żetony kolejności zgodnie z tabelką, którą wcześniej pokazywałem. I teraz te numery przedstawię tutaj przykład 5-osobowy. Mamy od 8 do 12. Licytację rozpoczyna gracz, który ma najwyższy numer. Na tych żetonach znajduje się oczywiście liczba duża, a także w prawym dolnym rogu znajduje się informacja, że jeżeli gracz skorzysta z tego żetonu w kolejnej fazie, fazie kupowania urządzeń, będzie mógł skorzystać z bonusu, zakupywać te żetony po prostu taniej, czyli te urządzenia kupować taniej o wartość, która przedstawiona jest tutaj bezpośrednio na żetonie. I teraz tak, wykładamy oczywiście z naszego stosu, tak jak wcześniej mówiłem, 5 kolejnych żetonów i następuje licytacja. Gracz, który ma najwyższy numer 12, wybiera jako pierwszy bezpośrednio żeton, który znajduje się w nowej kolejności. I teraz może rozpocząć od stawki 0. Jeżeli uda mu się po prostu, to automatycznie wybiera ten żeton, który tu chciał. Ten zostaje u niego, a ten jest odkładany do pudełka. Aczkolwiek, jeżeli może się zdarzyć sytuacja, może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś zalicytuje ewentualnie wartość 1 na ten żeton, to kolejny gracz, żeby przelicytować i uzyskać ten żeton, musi postawić bezpośrednio 2 pracowników. Jeżeli nie postawi albo spasuje, to automatycznie ten pracownik wędruje w kantynie i on już nie będzie brał udziału we wszystkich poszczególnych akcjach do końca rundy. Oczywiście zgodnie z licytacją, jeżeli ktoś wylicytował dany żeton, to automatycznie nie bierze udziału już w poszczególnych dalszych licytacjach. Kolejną fazą gry jest przygotowanie rynku. I spójrzmy teraz na naszą planszę. Mamy 4 pracowników, którzy są zaangażowani w procesy produkcyjne. Mamy możliwość wykorzystania jeszcze 3. Czyli ci 3 nie pracują, więc możemy ich wykorzystać bezpośrednio do zorganizowania rynku. I jak to wygląda? Przygotowanie rynku odbywa się według kolejności, ale najmniejszej cyfry, czyli gracz, który posiada w tym wypadku najmniejszą cyfrę na żetonie, rozpoczyna przygotowanie rynku. Odbywa się w ten sposób, że gracz bierze swojego robotnika, kładzie ją na określonym urządzeniu, które chce po prostu wykorzystać i zdejmuje. Musimy brać według kolumn poszczególnych
Czyli od najmniejszych, od najtańszych maszyn. My nie możemy wziąć tą maszynę i ją zdjąć. Musimy korzystać bezpośrednio z tych najtańszych maszyn od początku. Pamiętajmy, że to są trzy żetony X. I sytuacja jest taka, że każdy z graczy, jeżeli ma swoich dostępnych pracowników, zdejmuje wszystkie maszyny. Czyli sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy, jeżeli mieliśmy tyle dostępnych robotników, to będzie przygotowane. To będzie rynek do następnej naszej fazy. Gracz, który posiada największą wartość na żetonie, dodatkowo może skorzystać z jeszcze z dodatkowych żetonów i w zależności od liczby graczy, jeżeli gramy w trzech graczy, może ściągnąć jeden żeton dodatkowo. Jeżeli mamy pięć graczy, to może ściągnąć jeszcze dodatkowo trzy żetony na rynek. Oczywiście to jest opcja dobrowolna, może z tego nie korzystać. Następna faza to jest faza kupowania, rozmieszczania i usuwania żetonów fabryków oraz zatrudnienia robotników sezonowych. Czyli w tej fazie gracze oczywiście też zgodnie z kolejnością cyfr w żetonach, czyli zaczyna oczywiście ten gracz z najmniejszą liczbą, decyduje, jakie żetony chce sobie kupić, oczywiście dysponując swoimi robotnikami. Czyli ten decyduje się, że tak naprawdę kupuje te dwa. Jeżeli korzystał z cyfry, która nie ma żadnych bonusów, musi zapłacić w tym wypadku 13 elektro za te dwa żetony. Jeżeli by korzystał, załóżmy, z żetonu 11, to automatycznie powoduje, że zyskuje bonus minus 4, czyli zapłaci tylko 9 elektro. Zakupione żetony na naszym rynku kładziemy na naszej planszy, żeby łatwiej zobrazować, żeby łatwiej było nam liczyć, możemy trochę to poprzestawiać, czyli pokazałem element kupowania na naszym rynku maszyn i urządzeń, ale teraz tak, jeżeli mamy wolnego robotnika, możemy jakąś maszynę zdemontować. Czyli sytuacja jest taka, że ta ma małą wydajność, możemy za pomocą robotnika, wolnego robotnika oczywiście, usunąć tą maszynę z naszego parku i oczywiście za pomocą wolnego robotnika możemy pozyskać z rynku maszyny o większej wydajności. Czyli to kosztuje nas po prostu taka akcja. Musimy robotnika położyć na danym elemencie, który chcemy usunąć i w tym momencie angażujemy go w pracę demontażu. W tej rundzie także możemy opłacić jednorazowo 10 elektro, żeby wyremontować bezpośrednio pomieszczenia i w tym wypadku, jeżeli zapłacimy, to też możemy już od razu stawiać nasze maszyny czy urządzenia w tych miejscach. Ta runda to także moment, w którym możemy zatrudniać naszych robotników sezonowych. Oczywiście zatrudniamy ich tylko na jedną rundę. Kolejna faza, czwarta, to jest faza biurokracji i określanie cen energii. Przede wszystkim popatrzmy, przeszliśmy tą fazę zakupywania urządzeń, usuwania i teraz musimy skorygować. Zastanowić się, co nasza fabryka produkuje. Patrzmy, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Wartość produkcyjna naszej fabryki jest 4. Przesuwamy na liczniku o 4. Mamy teraz wartość magazynowa, mamy raz, dwa, trzy. Wartość magazynowa jest 3. Czy tutaj żeśmy się nic nie ruszyli w tym temacie? Oczywiście mamy potrzebnych pracowników 2, 4. Potrzebnych, ale tu automatycznie robot nam zmniejsza nam to zatrudnienie, czyli tak naprawdę w kantynie tylko muszą pracować dwóch, czyli usuwamy z kantyny dwóch. I teraz koszty energii, które musimy ponosić, to są 2, 3, 4, 5 i automatycznie 6. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest ten moment, żeby właśnie maszynę wyłączyć. Mamy jednego robota, który nie ma swojej maszyny, więc generuje nam on energię i automatycznie okazuje się, że nasza produkcja jest niewystarczająca do magazynowania, czyli po prostu możemy ją wyłączyć. I teraz następuje po obliczeniu wszystkich maszyn, po wyłączeniu zbędnych, w tym wypadku następuje losowanie naszego ze stosu, który wcześniej został przygotowany, znacznika kosztów energii. Na początku, w pierwszej rundzie, oczywiście losujemy 1, on powinien się znaleźć na początku. Czyli tak, pierwsza runda zostajemy przy kosztach 4, ale w kolejnych rundach już te znaczniki będą wyglądały inaczej i automatycznie wartość energii zwiększa się o 1. Czyli automatycznie cena energii już będzie kosztowała w tym wypadku 1 i na naszym liczniku, który jest na planszy głównej, musimy zmienić
O1. Czyli nasz licznik energii na planszy głównej będzie nam wskazywał, jaka jest cena danej energii. Jeżeli będzie się okazało, że znacznik energii po prostu wzrósł o 2, czyli automatycznie musimy przestawić na dwójkę. Ostatnią, piątą fazą rozgrywki jest zysk, czyli wypłata elektro. Jeżeli ustaliliśmy, jakie nasza fabryka ma wartość produkcyjną i ile może zmagazynować, jakie są koszty, które ewentualnie ta fabryka ponosi, koszty energii, to w tym wypadku, i oczywiście ustaliliśmy, które maszyny mamy wyłączyć, to w tym wypadku następuje wypłata elektro. Popatrzmy, 3 jednostki możemy produkować, 3 możemy zmagazynować, czyli możemy dostać 30 elektro, ale musimy tą wartość pomniejszyć o wartość naszej energii, czyli mamy tu 6 jednostek, na naszym rynku było wartość 1, 6 razy 1 to jest 6, czyli uzyskujemy 24 elektro. Te elektro wypłacane są z banku. Kolejną dobrą informacją jest to, że gracz będzie miał do wykorzystania 5 robotników w kolejnych rundach. W tym momencie zaangażowanych jest 2, więc będzie mógł jeszcze wykorzystać 5, ewentualnie dotrudnić robotników sezonowych. W trakcie piątej i ostatniej rundy zysk liczony jest podwójnie. Gracz, który zdobędzie najwięcej elektro, wygrywa rywalizację. Zobaczyliście, jak wygląda Factory Manager. Teraz kilka słów na temat tej pozycji. Przede wszystkim wykonanie. Wykonanie, no, trzeba powiedzieć, że jest bardzo solidne, gruby karton, wszystkie elementy są czytelne. Myślę, że grafik po wysokim napięciu, mimo tej kreski takiej komiksowej, wyciągnął wnioski i w tym momencie ta gra naprawdę zachwyca, można powiedzieć, tak? Zachwyca swoją przejrzystością, wszystkie elementy są czytelne, dopasowane i tak naprawdę można powiedzieć, że nie można powiedzieć, że ta gra w odróżnieniu od wysokiego napięcia jest po prostu brzydka. Także tu wielki, ogromny plus. Druga sprawa, sama rozgrywka. Friedman Freeze w tej rozgrywce podjął w zasadzie wszystkie elementy. Mamy tu licytację. Licytacja, która na początku wydaje się dosyć błaha, aczkolwiek okazuje się, że umiejętne wykorzystanie tej licytacji, angażowanie pracowników przynosi później efekty. Później mamy mechanizm, takie tworzenie rynku. Tam możemy ewentualnie uzyskać maszyny, możemy roboty, możemy wykorzystać elementy do optymalizacji. Też z jednej strony musimy to tworzyć umiejętnie, bo możemy komuś pomóc i tak na dobrą sprawę w ogóle z tego nie skorzystać. Także tych elementów, które są w mechanice, Friedman Freeze naprawdę bardzo fajnie to wszystko połączył. Dla osób, które lubią matematykę, mamy tu także, co prawda liczenie nie jest duże, aczkolwiek mamy tutaj możliwość kilku wariantów. Każdy może sobie przeliczać kilka wariantów. Może tu zamiast maszyn i robotów zaangażować ludzi. Z kolei może pewne rzeczy optymalizować. Także gra wymaga myślenia, wymaga przeliczenia. Może nie aż tak dużego jak wysokiego napięcia, aczkolwiek daje tutaj duże pole do podejmowania decyzji. Także jeżeli chodzi o mechanikę, mechanika jest dosyć ciekawa, dosyć prosta w swoim działaniu, ale daje dużo, dużo, dużo możliwości. Czas rozgrywki, tak jak mówiłem, jest dosyć szybki. Z moich doświadczeń wynika, że jednak najwięcej radości, można powiedzieć, kwintesencji z tej gry wyciskamy przy grach w składzie 3-4-osobowym. Oczywiście można zagrać 2 osoby, wtedy ten rynek jest zdecydowanie mniejszy, rynek towarów czy tych maszyn, aczkolwiek też można swobodnie zagrać. Myślę, że przy 5 graczach jednak powstają lekkie przystoje, jeżeli trafia mi się jeszcze gracz, który optymalizuje, wybiera kilka wariantów, także tutaj gracz, który wykonał już tą czynność, może się po prostu nudzić. Wydaje mi się, że Factory Manager to jest gra godna uwagi. Oczywiście pojawią się tutaj zarzuty, że gra ma pewną losowość, pojawią się te koszty energii, które mogą pewne rzeczy tam pozmieniać, ale tak samo było w wysokim napięciu, pojawiały się karty, które nam pewne rzeczy tam zmieniały, więc wydaje mi się, że w odróżnieniu od wysokiego napięcia czas to jest przede wszystkim bardzo ważna sprawa. Aha, należy też wspomnieć o setupie. To jest trochę minus. Tych elementów jest mimo wszystko dosyć dużo i wydaje mi się, że musicie zwrócić uwagę tutaj na segregację, czyli jeżeli sobie to wcześniej poukładamy, ułożenie tych wszystkich elementów nie zajmie długo czasu, bo jeżeli wrzucimy do pudełka i będziemy później szukali po tych cyferkach, może się okazać, że sam ten setup, przygotowanie gry będzie trwało 15 minut. Szkoda tego czasu.
Wysokie napięcie na BGG ma u mnie 10, jeżeli chodzi o Factory Managera, ja myślę, że to jest 8,5-9. To jest gra, która jest warta uwagi. Pokazałem tę grę zupełnie nowym graczom, którzy nie mieli do czynienia z grami, są zachwyceni. Myślę, że można ją swobodnie pokazywać takim osobom. No, nie ma tu jakichś skomplikowanych mechanizmów, jest trochę liczenia, ale myślę, że naprawdę gra podoba się pozostałym graczom. Także dobra pozycja, myślę, że powinniście się nad nią pochylić, zagrać, niekoniecznie u kolegi. Myślę, że warto poczekać na, co prawda gra jest niezależna językowo, ale warto poczekać bezpośrednio na egzemplarz Lacerty. Polecam po prostu grę, polecam. Tyle, jeżeli chodzi o Factory Managera, 27. odsłona podcastu wideo. W końcu udało się temat dopiąć. W następnej chciałbym Wam pokazać zaległe projekty, które nie udało mi się dopiąć, że tak powiem, po mojej przerwie, po mojej obecnej przerwie, więc już niebawem pojawi się kolejne wideo. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.